jestem szczęśliwa, ale to jeszcze nie koniec. Wydaje mi się, że świadomość, że ma się już srebro, nie daje poczucia spełnienia, bo możemy powalczyć jeszcze o złoto, więc jeszcze jak widać mokra, dopiero co ściągnięta z boiska, jestem bardzo szczęśliwa, udało się. Znowu na życzenie tiebreak, chyba lubimy je grać, ale jeżeli mamy je wygrywać, to trzeba zbierać energię i szykować się na finał, na ten piąty set. No. Mam nadzieję, że odpoczniemy, czekamy na nasze rywalki na mecz finałowy i prosimy o cierpliwość, wsparcie i cudowny doping. Powiem szczerze, że mecz, zagrywka, jak z każdym przeciwnikiem, zagrywka jest kluczem do tego, żeby wygrać, bo jak tylko się odrzuca z przeciwnika bądź ktoś nas od siatki, to jest trudniej, więc mi się wydaje, że w kluczowych momentach zagrywałyśmy lepiej. Serbki nie mogły grać ze swoją świetną środkową Rasić i po prostu zostały im skrzydła, gdzie nam było łatwiej organizować blok obrony. Ja myślę, że opanowanie, ja wiem, wszyscy się cieszymy, jest hura optymizm, ale niezależnie od tego, czy to będzie Azerbejdżan, czy Turcja, to będzie bardzo ciężki finał, więc spokój. To jeszcze nie jest wygrane. Finał to jest wejście do finału i srebro, a my zrobimy wszystko. Chłopcy jutro dołączą? Będę trzymać za nich kciuki.